Szanowni Państwo, ja sobie muszę teraz jeszcze pozwolić na trzy słówka. Po pierwsze, ogromnie dziękuję właśnie Pani Dyrektor za zaproszenie mnie, nas tutaj do Radomia. Może Państwo w to nie uwierzą, ale dla mnie to są naprawdę ogromne emocje. Tak jak mówię, nie było mnie tu 7 lat. Wspominam ten czas, który tu spędziłam barwnie, powiedziałabym. Cudownie, kolorowo. Poznałam wspaniałych ludzi i przyszło mi pracować ze wspaniałymi ludźmi. Niejednokrotnie te koleżeństwa przerodziły się w przyjaźnie. A przy tym zebrałam naprawdę spore doświadczenie, no 10 lat. 10 lat to jest, no troszeczkę, kawałeczek czasu jest. Więc naprawdę jest mi tu strasznie miło wrócić. Ja mam nadzieję, że to nie ostatni raz nasz tutaj. My też, my też. Proszę Państwa, ja za chwilę poproszę Patrycję o to, żeby jeszcze na tak zwany bis wykonała któryś z utworów. Natomiast ja, dziękując Państwu, zapraszam za tydzień. To będzie Istne Szaleństwo, Alberto Amati i największe włoskie przeboje. Proszę Państwa, w ubiegłym roku Alberto był u nas, najprawdziwszy Włoch, najżywszy Włoch. Ale powiem szczerze, że ten prawdziwy Włoch z Włoch? Z Włoch, znaczy z Kielc, no. Ale Włoch, całkiem Włoch, z duszą włoską. Rok temu koncert i w tym roku, od początku roku, telefony do łaźni. Przepraszam, czy jest szansa, żeby Alberto Amati wystąpił w tym roku w Muszli? No więc na życzenie Państwa Alberto Amati za tydzień o godzinie 17. A dzisiaj żegnamy Patrycję Zywer-Szybka. Drodzy Państwo, ja jeszcze chciałam podziękować oprócz tego, że łaźni, oprócz tego, że Pani Dyrektor, oprócz tego, że Państwu, bo tak jak powiedziałam na początku, naprawdę, bez Was, czy to teatr, czy to koncert, czy to ogromna sala, czy maleńka kameralna, to po prostu nie miałoby sensu. Także bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo przetrzymali komary i ptaki. I na koniec, już na absolutny koniec, na taki bis, no coś jeszcze o relacjach damsko-męskich z takim malutkim przymrużeniem oka. Jeszcze chciałam podziękować mojemu mężowi. O właśnie, to jest ważne. Drodzy Państwo, to było o mężczyznach, ale chciałam powiedzieć, że scenariusz do tego recitalu napisał mój mąż. Dziękuję mojemu synkowi, że wytrzymał ten czas. W lesie przy strumyku zaszaleją wody. Na silnym kominku jedzie ułan młody. Hej dziewczyno, rzuć jabłki, wszak ułana żywot krótki. Już znalazłam w rybu tyczko rumianego pożyczniczka. Zosia oczy skryła, skromnie pod rząsami. Sukienkę splamiła sobie jagódkami. A choć krzyczy mama sroga, nie żałuje nic nieboga. Bo spłana za dwa dziunki, jeden krzyżyk i z powrotki. Zosi godny, chwyci Zosię w pół i przylegnie. I pokocha, i polegnie. Jak woda w strumyku, tak zaś jej czas leci. Na wronym koniku pędzi ułan trzeci. Ułan pięknie Zosię prosił, strasznie żal ułana Zosi. A nad nimi chmurka sina i czerwona jarzębina.
siak szybki, zebrała z pokwarty. Na błanku chybki pędzi kłam czwarty. A gdy już skończone boje wodzi Zosia dziecię swoje na kurhanek w polu świeży, gdzie tatusiu szwadron leży.